Witam wszystkich, dzisiaj znowu Lambo na warsztacie. Robimy luz na przedniej osi, na stworzniu i na łożysku w lewej pieście. No co, trzeba zwalić przednią ośkę i wytulejować. Tutaj trzeba będzie odpiąć siłownik i wyciągnąć stworzeń, bo tutaj stworzeń jest na sztywno we wsporniku i się obraca w osi. To lecimy. Stworzeń wychodzi w ciągniku co na 40 lat. Ośkę mamy zdjętą. Na środek trzeba wstawić tulejki i stworzeń ogarnąć. No i tutaj muszę piastę zdjąć jeszcze, żeby wyjąć łożyska stąd. Zaraz zdejmujemy i coś pokażę. Piastę mamy rozebraną. Są w niej dwa łożyska 30-36, 30-38. Uszczelniacz 65-90-10 na takim no, krążku sobie chodzi. Tutaj mamy dole dwa łożyska jakieś. Będziemy składać. Mamy nowy stworzeń, nowe tulejki. Stworzeń to jest od jakiejś koparki chyba czy od czegoś. 35 mm średnicy, 400 długości, utwardzany. Tulejki będą od 28 od zwrotnicy, od 128. Też tutaj 35 lub 42 chyba po zewnętrznej. Ten tata próbował napawać, ale coś tam mu nie wyszło. No i tutaj przyszedł nowy. Tulejki mamy gotowe, rozwiecone rozwiertakiem. Stworzeń sobie swobodnie wchodzi w nich. Tam tak samo jest we wsporniku gotowe. Wjeżdżamy i wkładamy stworzeń. No. No i remont zakończony. Tutaj mam wstawiony ten stworzeń. Tutaj się go jakby dokręca od spodu śrubą, żeby on był dociśnięty do górnej powierzchni. Zakontrowane. Luzów brak. Zaraz jedziemy na jazdę próbną. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia, cześć.